Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 17 do 19 wersetu. Syn Boży jako człowiek na ziemi modli się do swojego Ojca. Jego prośby dotyczą większości życia Jego uczniów, których On zostawi tu na tej ziemi. Oni chcą być zachowani od złego, a nawet więcej, niebiański Ojciec miał ich poświęcić w prawdzie. Uczniowie mieli być całkowicie poświęceni dla Boga i tak też mieli żyć. Słowo Ojca nie tylko odłączyło ich od tego świata, który odrzucił Syna Bożego, ale i od starych żydowskich zwyczajów, które miały wskazywać na Syna. Zanim Syn Boży przyszedł na ziemię, Bóg powiedział ludziom o prawdzie, ale tej prawdy im nie dał. Zakon został dany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa, tak uczy Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset. Z Panem Jezusem, z Nim i z objawieniem Ojca przez Niego stało się jasne, kim jest Bóg, kim jest człowiek, kim diabeł, czym jest grzech, krótko mówiąc, jak wszystko wygląda. Tak więc prawda może nas wyzwolić z ułudy tego świata. Dziś posiadamy prawdę w Biblii. Biblia jest prawdą. W Biblii, która jest dokończonym, doskonałym Słowem Bożym. Uczniowie mieli żyć w odłączeniu dla Boga, by wypełniać swoje nowe zadanie. Tak jak Syn Boży był posłany na świat i objawił Ojca, tak i teraz uczniowie są posłani do świata, by objawiać im Pana i Mistrza. Dla ich uświęcenia konieczna była jeszcze jedna rzecz. Sam Pan Jezus Chrystus musiał się uświęcić. To znaczy musiał wejść do chwały nieba, aby serce uczniów nie zatraciło się w tym świecie, ale by było przy skarbie w niebie, czyli przy Chrystusie.